Głównym bohaterem tegorocznego wydarzenia był koń w służbie wojskowej. Można było przejechać się na kucyku, skosztować przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, a także zrobić sobie zdjęcie w historycznych mundurach i oporządzeniu strażackim na tle zabytkowego wozu Straży Ogniowej. Jednak najbardziej fascynującym elementem środowego wydarzenia w radomskim skansenie były pokazy. Zaprezentowane zostały różne formacje jazdy polskiej, od legendarnej husarii po kawalerię XX wieku, a także zaprzęgi konne, w tym zaprzęg Straży Ogniowej. Głównym punktem programu był widowiskowy pokaz legendarnej husarii w wykonaniu kawalerzystów z Sandomierza. Pokaz husarii niewątpliwie niezwykły, a przede wszystkim po raz pierwszy w Radomiu. Od czasów, kiedy prawdziwa husaria przeszła przez Radom, chociażby idąc na odsiecz Wiedniowi w roku 1683, to dziś mamy rekonstruktorów husarii, ale proszę mi wierzyć, wyglądają jak prawdziwi husarze XVII-wieczni. Na to wydarzenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprosiło po raz trzeci. Już za pierwszym razem, kiedy organizowaliśmy ten festyn, uznaliśmy, że podoba się to przede wszystkim turystom, którzy nas odwiedzają. Obecność konia zmienia się na przestrzeni lat, ale w latach w XIX wieku, w XVIII wieku czy jeszcze wcześniej, no koń był niezbędny w życiu każdego człowieka. Dzisiaj są samochody, są inne sprzęty w wojsku, ale jednak koń pozostaje najwyższą wartością. Skansen przygotował także nie lada wyzwanie dla pasjonatów fotografii. Jeśli komuś się uda zrobić zdjęcie i uchwycić kawalerzystę w pięknym tle, a być może w jakiejś fantastycznej pozie, to ten będzie mógł wziąć udział w konkursie, przysyłając pracę na nasz adres mailowy Muzeum Wsi Radomskiej. Konkurs zamierzamy w ciągu następnych kilku tygodni rozstrzygnąć, a ogłosić laureatów przy okazji wydarzenia lipcowego, jakim będzie spotkanie Utańskich. Fotografie powinny nawiązywać do obrazów polskich malarzy batalistów, na przykład Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków czy Józefa Branta. Można je przesyłać do 31 maja.